Witam, z tej strony Ceronix, przed nami odcinek z areny. Tak, będzie to arenka, ale to nie będzie zwykła arena. Na wcześniejszym odcinku można było zobaczyć, że już jest jakaś arena zaczęta. Paladynem 2-1 wynik. Tutaj deck jest... Nawet ujdzie, spoko. Na konserwa widzę, jest jakieś karty. No, może coś z tego być. Tutaj mamy deck, żeby był podgląd. No i zaczynamy. Miałem już jej nie nagrywać, miałem ją skończyć po prostu samemu i nagrać inną arenę nową, no ale myślę, że jak wrzucę jedną arenkę taką, po prostu to nic się nie stanie, zawsze będzie jakiś odcinek do obejrzenia, jeśli ktoś będzie chciał, to będzie. A tamta arenka, którą miałem nagrać, też będzie nagrana, także bez problemu wszystko będzie. No tu mamy podpowiedź deck pod ręką, mamy, żeby sprawdzić, co my tam jeszcze w deku. O, chyba dobre dobranie, mamy dwie jedynki i dwie trójkę i czwórkę, więc... Karty mało kosztujące, więc spoko. Broń my się zostawimy sobie jedną, bo się przyda. I to jeszcze na pierwszą turę. No i myślę wszystko inne wymienić. Tak, na razie wymienimy, zostawimy tylko broń. Może dobierzemy jakąś dwójkę, trójkę. Dalej, dwójkę mamy jedną. No, to by mogło być inną kartą, trochę mniej kosztującą, ale też jest całkiem okej. Nie ma tragedii. Oho, dobra, mamy panią mikstur. Więc zróbmy tak, że rzucimy monetę i rzucimy ziomeczka, który ma dwa ataku, żeby od razu wytradować, żeby tam nie knocić już. No. Spróbuję powiększyć jeszcze troszeczkę ten podgląd, ale chyba myślę, że w sam raz jest. Będzie widać. Powinno być widać, no. Zostawmy tak. Aha, więc on tak zrobił, żeby lepsza karta na stole została. No okej. Okay. Ale nam doszedł Murlok akuracik. Piękny top deck. Mamy stronika 1-1 z prowokacją, więc zawsze zatrzyma ten atak. I my potem go dobijemy albo z broni, albo z Murloka. Zobaczymy, czy będziemy chcieli wykładać coś za trójkę, czy po prostu hero power i broń. To jeszcze zobaczymy. O właśnie, nie widać niku przeciwnika. Bywyrstem gramy. Wyrzucił piskle. To trzeba porobić tego pisklaka. Wszystko mamy to, znaczy ten. Wszystko możemy wyczyścić. A więc tak zróbmy. Ciach, ciach. No i tu bez różnicy. Robimy sobie taki tradeik. Myślę, że to nie było głupie zagranie. Jak na taki stół. Bo gdyby ten piskach się rozpędził, on ma taką super moc. Gdy zaatakuje, zaatakuje bohatera, adaptuj. Na adaptację to może sobie dobrać plus 3 ataku, plus 3 do zdrowia, plus 1 i plus 1 do życia, plus 1 do ataku i plus 1 do życia. No tam jakieś ukrycie, trucizny, wszystko może sobie. I on może na przykład uderzy, dobierze furię wichrów, jeszcze raz uderzy i sobie dobierze na przykład plus 6 do zdrowia. I w następnej turze znowu będzie miał 2 ataki i 2 adaptacje, więc to naprawdę jak najszybciej trzeba zabić, bo jak to się rozpędzi, to będzie po ptokach. Tu rzućmy sobie tą kartę. Agonia, dobierz kartę, mamy ładny trade. A ślimaka też trzeba zabić, bo ma truciznę. No i chyba nam się to ładnie uda. Dobrze. Dobrze, pierwsze wytradujmy, bo dobierzemy kartę z tego. Dobieramy stwora z bagien. Bardzo dobra karta. Następne dwie tury. Następną... No za dwie tury go rzucimy, o. Bo kosztuje 7 many, na razie mamy 5. Dobra, tu mamy ładny trade i czy chcemy wyrzucać... co chcemy wyrzucać właśnie, to jest pytanie. Rzućmy sobie tą kartę, która dodaje HP nam i po prostu hero power na spokojnie. No i on co każdą turę będzie nas leczył za jeden. Także myślę, że okej, jest opcja. Właśnie, czy jest podgłoszona muzyczka? Tak, jest podgłoszona. Tu nie będę podgłaszał, bo już te kliknięcia na przykład takie będą za głośne. Tak samo jak będzie wychodziła karta, to tam zawsze mówi tekst swój. To też, żeby to za głośne nie było, więc tak zostawmy. Tu też mapkę widzimy. To jakiś jacuzzi. Można puścić wodę, zakręcić. Dobra, chyba coś po te karty nie leżą, bo non stop ma jakąś manę. Wyłączmy tą wodę. Bo tu kurde, rachunki przyjdą mi dupa. Dobra, dobierz kartę, zmienię koszt na 5. Czy może taki śluz z prowokacją? A rzućmy sobie tą kartę. Zobaczymy, czy co dobierzemy. Aj. Gdybyśmy dobrali takiego na przykład mamuta. Czy coś w tym stylu, to było fajne.
Gdy zginie przyjaznej stronie, przywróć go do jednego punktu zdrowia. Na razie nie będziemy tego używać, bo na razie nie mamy za dobrych stronników. Na przykład wyrzucimy jakiegoś... Załóżmy tego mamuta albo tego ziomka. Jego przywrócić na 1 HP to już spoko, bo on ma ataku naprawdę dużo. Nawet on będzie spoko. Z prowokacją 6-1. No. I w następnym turze na przykład rzucimy go, stronnika z prowokacją, stwór z bagien. I w następnej rzucimy sobie sekret plus na przykład tą kartę. Bardzo, bardzo okej będzie. No dobra, tu mamy trade'a ładnego. To też może być spoko. To też może być całkiem spoko i chyba to użyjemy. Tylko zastanawiam się w jaki sposób. Tu rzucę, to zginie nam tylko jedna jednostka. Ty płacisz. Więc jest okej. No idziemy sobie w twarz. Broń zostawiamy. Jeden ataku nam gry nie wygra ani nie przegra, więc... Niech sobie tu posiedzi. Zawsze się może przydać do jakiegoś trade'u. A ta broń kosztuje aż 3, więc... Więc lepiej sobie zostawić to i w następnej turze rzucić stronnika za 7, niż słabszego, na przykład tego z bronią. Dobra, ma kartę z leczeniem. Tutaj na pewno już widzimy. Bo widać jak najechał na postać, żeby uleczyć. Dobrze. No to tu już trzeba działać chyba. A mianowicie... Jak my chcemy działać? Albo tutaj trade w 4-3, albo... Jakaś inna opcja. Tak, zrobimy tak, rzucimy sobie tego stronnika. Gdyż jest on naprawdę dobry. Tego możemy poświęcić, tego zabić. Ciach i lecimy wszystko face. Ten stronnik ma furię wichrów. Furia wichrów, czyli że możemy zaatakować tym stronnikiem dwa razy. Więc on zaatakuje za 4, jeszcze raz za 4. Zawsze można wytradować kogoś i jeszcze zabić. Na przykład drugiego stronnika, albo po prostu pójść w twarz. Dobra, on ma mamuta. Ale to nie jest jakiś duży problem. Zaraz wymyślimy. Aha, to jest za wrogich. Myślałem, że można skopiować już. Dobrze, mamy tu broń, która 3 ataku zadaje. Dobrze, zastanówmy się, jak my chcemy to zrobić. Tu mamy 4. 7. No i tu 10. No i dorzućmy sobie jeszcze może takiego stronnika z prowokacją oraz Hero Power. No i lecimy tak. Ciach, ciach. I wolę tych dwóch stronników chyba poświęcić. I tym jeszcze pójść w twarz i tym. No i przeciwnika zostawiamy na 6 HP. Także nie wiem co musiałby zrobić, żeby wygrać. Na pewno się uleczy którąś z tych kart. Pamiętam jak sobie najechał na twarz, żeby się uleczyć. Aha, dam mu plus 2, plus 6. O, prowokacja. No to bardzo dobra. Bardzo dobry pomysł u przeciwnika, bo ma naprawdę potężną jednostkę, ale zaraz coś ogarniemy. Zaraz coś ogarniemy na niego. Zaraz. Tak, można go uderzyć. Litale nie będziemy mieli. No, ale możemy sobie pójść na lajcie. Tak. Tak. Tutaj wytradować. No i rzuci sobie po prostu stronnika z prowokacją. Jeszcze się wyleczymy w razie co za 3 punkty zdrowia. No i spoko idzie. O, właśnie tutaj widać paladyna, który ma taką skórkę, można sobie kupić. Za 24 euro chyba. Nie wiem, dokładnie nie znam ceny, bo nie kupowałem nigdy. O, jest ta karta z leczeniem, tylko że to tak chyba nie działa. Żeby siebie wyleczyć do pełni zdrowia. No i mamy 3-1 wynik, bardzo ładny wynik. W ogóle nie pamiętałem o tej arenie, że ona jest. Wczoraj na odcinku, jeśli ktoś oglądał wczorajszy odcinek, to tam na koniec odcinka, jak już zagraliśmy karczemne bójki, to właśnie wchodzę na arenę. Tak po prostu, żeby kliknąć sobie, a tam patrzę, jest arena zaczęta. 2 winy, 1 przegrana. No i sobie dokończymy akurat. Mamy 150 golda, więc może dzisiaj, może jutro następna arena wpadnie. No i pakieciki się będą zbierać. Za tą arenkę już mamy na pewno jeden pakiet. Plus może jeszcze jeden pakiet będzie tam z wygranych. To już mamy 10 pakietów. Myślę, przy 20 zrobimy opening. Bo nie wiem, czy więcej.
Chyba lepiej na przykład zrobić dwa openingi po 20 niż jeden za 40, tak? Bo będzie się czekało, czekało. A tak za około tydzień, może półtora tygodnia będzie już opening. A 20 pakietów też całkiem spoko. O, mamy następnego Paladyna. Ogólnie chyba Mag i Paladyn są najbardziej wybierane postacie na arenę. O, mamy mapkę z wulkanem, więc można zrobić kombinację, jeśli jeszcze pamiętam w ogóle, bo to trzeba tam parę rzeczy kliknąć pod rząd z właściwą kolejnością. No, karty najlepsze nie są tutaj na start, ale jeszcze możemy top decki dostawać. To jest właśnie ta nowa mapa Un'Goro, wraz z dodatkiem doszła. Wraz ze wszystkimi kartami, tam 130 parę kart nowych. Bardzo spoko dodatek. Mamy smoka na drugą turę. Teraz spróbujmy zrobić kombinację. To chyba szło tak. Bębenek, liść, skorupa, liść i mniejszy liść. O, pójdzie. Jup. No i taka kombinacja jest na wystrzelenie wulkanu. Tu też można wiele rzeczy porobić, na przykład jajko rozbić, tu raptorek się wychyli, czy jakieś inne oczko. Jakieś liście, liany. Jakieś macki. Jakieś roślinki. Błotko. Ciekawe, czy można zatopić te kości. Dobra. Bo się będę bawił i bawił. Zaraz, zróbmy sobie tak i zostawmy. Tak, zostawmy sobie. On raczej wytraduje tego stronnika 1-1. Ale może dobierzemy coś, żeby się pozbyć tej prowokacji. A jak się na wulkan kliknie, zaraz zobaczymy. Tu mamy jakąś procę chyba. No takie same te mamy, rewersy kart. Plus 3 do ataku, no to nieźle. Konserwę chyba rzucimy. Tak, konserwa plus murlock będzie zajebiaszczym zagraniem. Czyścimy stół, uderzamy w twarz. I mamy stronnika jeszcze na stole, także... O, ale się wygło. Co tu jeszcze można zrobić? Już chyba wszystko poklikaliśmy. Zawsze są ukryte jeszcze jakieś rzeczy. No to klikam, sprawdzam. O, tu jeszcze można, może coś spadnie. Dobra. Zagrajmy sobie stronnika na koniec twojej tury. Daj wszystkim stronnikom w twoje ręce plus 1, plus 1. Rzucamy go. Rzucamy go, bo teraz wszyscy buffa dostaną. No i to jest bardzo spoko karta. Jeśli ona przetrwa jeszcze jedną turę, dwie, to będziemy mieli taką mocną rękę. Aha, nie przetrwa. Okej, ma odpowiedź. No ale zawsze zbufowała, tak? Zawsze ci stronnicy mają plus 1, plus 1. Co może dużo zmienić w tej grze. To na przykład będzie bardzo dobre, bo rzucamy sobie stronnika i pojawiają się dwie kopie. Bardzo dobra sprawa, że on dostał buffa. Bo gdyby na przykład nie miał buffa, to by przyzwał stronników 2-2, 2-2 i on sam by był 2-2. I wtedy na przykład gdyby rzucił przeciwnik konsekrację, która zadaje wszystkim 2 damage'u. Aha. Czyli, że bardzo prawdopodobne, że stół nam wyczyści, ale nie, zostaje jeden stronnik, 3-1 na stole. Super. Możemy rzucić, myślę, boską tarczę, żeby mieć dobrego stronnika na stole. Ten będzie miał boską tarczę. A w następnej turze możemy sobie rzucić z szarżą. Naładowany diabłozaur 8-8-8. Szarża oraz okrzyk bojowy. Nie może atakować bohaterów w tej turze. Więc jeśli go wykładamy, on ma szarżę, może od razu zaatakować, ale nie może zaatakować bohatera w tej turze. Więc zabijamy go. No i mamy chyba win już, bo pięknie nam tu karty dochodzą. O właśnie, tu mamy szarżę. Możemy go zaatakować bez problemu. Bohatera byśmy nie mogli, ale właśnie na takie coś jest bardzo dobra sprawa. Taka szarża. No i chyba mamy wynik 4-1. Bardzo dobry wynik. Sorry, że tych dwóch wcześniejszych winów i jednej przegranej nie ma. Ale nawet nie pamiętałem o tej bójce. Pewnie robiłem drunk streama. Drunk stream, czyli że robię live'a, na którym się tam pije sporo. Jakieś śmiechy, chichy. I możliwe, że wtedy go zacząłem. Znaczy zacząłem arenę i po prostu zapomniałem o niej. Dobrze, mamy wynik 4-1. O, jeszcze jakiś quest. Dominacja Paladyna lub Kapłana. Więc mamy już golda 220-210.
No i za arenkę dojdzie kasa, to nawet i może i 300 się uzbiera na dwie areny, więc teraz trzeba przyspieszyć tempo z HS-em, żeby jak najszybciej opening zrobić. 20 pakietów. Dużo kart nam brakuje w sumie. Zobaczymy na koniec odcinka, jeśli będę pamiętał, żeby przejrzeć kolekcję. Zobaczymy, co my tam mamy w kartach. Godny przeciwnik. Dobra, tak szybko przeciwników szuka. Następny paladyn. Trzech paladynów z rzędu. Tu nikogo, nikt nie gra. Wczesna godzina. Tu jeśli ktoś chce mnie zaprosić na przykład, to tutaj macie nazwę, macie ten klucz. Zapraszam. Dobrze, zostawmy sobie... A zostawmy sobie tych trzech stronników. Myślę, że spoko początek. Mamy monetę, więc możemy wyrzucić w pierwszej turze smoczka. Aha, to nie smoczka, to tego. To tak, we wcześniejszej turze rzucamy sobie monetę oraz zbieracza łupów, żeby był ładny trejdzik. On możliwe, że teraz pójdzie w twarz i dorzuci Hero Power po to, żeby miast trejdową. A nie, uuu, ale ma kartę. Dobrą kartę ma. Nie ma lipy. No to teraz tym my jesteśmy w problemie, bo rzucimy smoczka, to sobie zabije 2-1, a tym dalej będzie szedł w twarz. No ale i tak nam HP się wyrówna, tylko że smoczka po prostu stracimy. Dobrze, zróbmy tak. W następnej turze możemy rzucić broń, wytradujemy 2-2. Będziemy mieli wtedy 26 HP, a nie zaraz, 24, bo my zaatakujemy jeszcze raz. No i tak nam HP wróci do ilu? Do 28. Także, całkiem spoko. Dobrze, czemu on z tym stradował? Dziwnie zrobił. Naprawdę dziwnie zrobił, ale to dobrze, że tak zrobił, szczerze mówiąc, bo... No bo dobrze, mi się wydaje, że to był misplay po prostu. Ja bym zaatakował tym w smoczka, a tym dalej jechał po prostu w trade. Znaczy nie w trade, tylko w twarz. Myślę, że to było dużo lepszym. Zdjęcie broń przeciwnika. Uuu, to niezły, kurde. Ziomeczek, no ale my mamy jeszcze jedną broń. Wyrzucamy broń? Czy może stronnika z prowokacją? A rzućmy broń jeszcze. Zaskoczmy go. Broń w broń. No i dobrze. I teraz trzeba rzucać już stronników. Zobaczymy, co wyrzuci. O, sorry, mikrofon walnąłem. Dobra rzecz, bo zbufuję wszystkich. No dobra, mamy taką sytuację na stole. Co możemy zrobić? Możemy rzucić stronika z prowokacją, który dostaje 1 punkt zdrowia za każdego przeciwnego stronika. Więc będzie miał 3-6. Co innego możemy zrobić? Możemy się uleczyć za 3. Uleczyć się za 3 i wyrzucić Hero Power. I zastanawiam się, czy atakować. Tak, zaatakujmy. Tego zniszczmy. I okej. On teraz ma niewrażliwość w tej turze. Więc jak uderzy nas bronią w któregoś stronnika, to on nie dostanie obrażeń. Dobra, jest stronnik. Dość mocny, mocarny stronnik. Myślę, że rzucimy sobie tego stronnika. Ale z drugiej strony... Nie, to sobie rzućmy. To sobie rzućmy oraz Hero Power. To też ma prowokację, a nie ginie od tego. Od tego ginie, ale to też pada. No i jest 6-6 ogry chyba. Nie, mały przyjaciel. No taki malutki się trafił. O, no i dobrze, że poświęcił. O cholerka. Ciężko będzie. Bardzo mocnych stronników ma na stole. No ale my też zaraz rzucimy. Nie najgorszych. Tak, to będzie ta karta. I tu sobie wytrujdujemy. Po to, żeby on nie miał trade'u na stole. Bo teraz musi dwóch stronników poświęcić, żeby tego zabić. Wtedy mógłby sobie zaatakować na przykład Hydrom. Czy co to jest? Najedzony Kto? Młockadon. Młockadon, jakoś tak. Mi to jakiś kurde wygląda, nie wiem co to jest. Stwór jakiś z rzek. Okej, spoko. Patrzcie jakie on ma kurde. Jakie dobre karty ma. Na późniejsze tury. Lecimy? Lecimy.
To kogo tradujemy? Myślę, że ogra. Głupie, że ten 1-1 nam go dobije. No ale coś wymyślimy zaraz. Może ma stronika 6-2 na stole? Nie, jeszcze jest szansa. Prowokacja. Dobra, my musimy rzucić na pewno. Kurde, to by się przydało. Ale już nie mamy czasu. Zaraz, rzucimy to. On ma 3-6. Umiera od tego, dostajemy 4 w twarz. Nie, 6 w twarz. Dostaje nam 2 HP. Ale i tak mamy tylko jednego. Jeszcze to może nam uratować tyłek. Bo jak zmieni koszt na przykład mamuta na 5, to wyrzucałem mamuta. Spróbujmy. No, mamut to nie jest, ale... Aha, na 5 to zmienia. Cholerka. Tak by się rzuciło od razu... No dobra. Musimy to rzucić. Tak by się rzuciło po prostu to za jeden many i on by jeszcze wrócił jako prowokacja. No ale trudno. Jeszcze nie ma Litala. Dwie karty na ręku. Jeszcze jesteśmy w stanie ogarnąć to. Mamy konsekrację. Więc jak on padnie i zostaną... Ojojoj. Ale to się leczy. On się tylko tym uleczy. Chyba, że dobierze jakąś kartę, która zadaje obrażenia. Okrzyk bojowy. Odkryj zaklęcie. Przywróć twojemu bohaterowi zdrowie równe jej kosztowi. Zaklęcie, więc może tak. Dobre zaklęcie, które zadaje damage, więc... Więc jeszcze może mieć 6 punktów zdrowia. To nie zła karta. No dobra. Teraz już to słabiej wygląda. No dobra, prowokacji żadnej nie mamy. No, przegraliśmy raczej. Nie widzę tu jakichś szans na wygraną. No, to już jest koniec. No ale dobra, dwie wygrane, jedna przegrana. To tak jak wcześniej, był wynik 2-1. I teraz znowu będzie 2-1. No, dawaj panie Paladyn. Ale śmieszne, że 3 razy z rzędu trafiliśmy na Paladyna. I my też Paladynem gramy. No dobrze. Czy gramy jeszcze jedną arenkę? Nie wiecie co, na ten odcinek sobie zakończymy. 2-1. Zostawmy sobie, myślę, że od razu nie padniemy na następnym odcinku na arenie. I teraz sobie kolekcję sprawdzimy. Sprawdzimy sobie kolekcję. Co my tu mamy? Ungoro, bo będziemy otwierać głównie pakiety z Ungoro. I zobaczmy, co my tu mamy. Zrobimy tak, tworzenie kart i tu będzie pokazane, których kart nie mamy. I tych na przykład nie można kupić, tak? Ale można je dostać z pakietu. No tu dla druida paru kart nie mamy, tak? Widać, 4 karty nam brak. 4 kart, 5 nawet. No dobrze. Łowca. Tutaj widać, nie mamy questa dla łowcy. No i oraz legendy. Mag. Tak samo, nie mamy questa dla maga, tutaj 2 kart. Meteorytu też nie mamy. No i paladyn. Tak samo, questa nie ma. Tutaj prowokacja, znaczy legenda z prowokacją. Spoko karta, też grana myślę. Ustaw ataki zdrowie stronnika na 10. No questów, znaczy questy mam wszędzie tam, którymi właśnie chciałem grać. Czyli quest, no to zaraz przejdziemy, tak. Zaraz. Kim my tu graliśmy? Teraz będzie. Quest Warrior, nie Warrior, tylko Watr. Mamy właśnie questika. Bardzo dobrze się gra. Wbiłem chyba 5. rangę, gdzie zazwyczaj byłem na 10. To właśnie zrobiłem deck dla Watra na questie. Od razu 5 wpadła. Tu mamy Szamana. Też questa nie mam. Także widać, ile jeszcze możemy kart trafić z openingu nowych. Zawasa nie mam, tutaj questa nie mam. I zawsze można spyłować, tak? Pył mamy 1175, także już prawie legenda. O i właśnie, quest wojownik, też bardzo spoko questik. Taunta się robi. Taunt warrior, też bardzo spoko. Spoko i spokojna gra, bo długo można pograć, defensywnie. No i tutaj król pogosz, legenda. Więc będziemy polować na legendy. Coś się tutaj kursor dziwnie zmienił. O, dobra, wrócił. No i tutaj.
Sporo kart mam też, jak widać. Bo trochę otwierałem pakietów, ale widać, tutaj są jakieś legendy. Tu też jest, ale już mamy ją. Których nie mam. Hemet, leśny łowca. Ozruka nie mam. No i to wszystko z tych kart. Jeszcze mamy coś do spyłowania. Nie mamy? Tak się świeci, myślałem, że coś jest. No dobrze, to w tym odcinku to na tyle. Zapraszam na następny odcinek. Zapraszam też na zajrzenie na Twitcha, gdzie robię live'y. No i na grupę, fanpage na Facebooku. No. I to tyle. W następnym odcinku się widzimy na arence. Dokończamy arenę i zobaczymy, co dalej. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej, cześć.